Cześć moi mili, witajcie z tej strony Cino i witam was w całkiem nowej serii, a jest to Assassin's Creed. Dlaczego jedynka? Bo tak jak mówiłem na moim vlogu, w jedynkę zawsze chciałem zagrać, a nigdy nie miałem okazji. Tak więc myślę, że zagramy sobie w jedynkę, dwójeczkę, a później zobaczymy jak to z tym będzie. Znaczy przynajmniej myślę, że zagramy w dwójeczkę. Assassin naprawdę mi się bardzo podoba. I myślę, że będziemy się przy tej serii dobrze bawić, chociaż jest to ona już wszędzie na YouTubie. Znaczy no, Assassin's Creed 1 jest bardzo... jest dosyć stary, ale lubię go. Co prawda w pewnych momentach zapewne będzie nudny, no ale cóż. Tak więc nowa gra i odpalamy. Bez kamerki nagrywam, bo stwierdziłem, że będzie taki jakiś lepszy klimat, jeżeli ją wyłączę. Postanowiłem tedy poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również to jest pogonią za wiatrem, bo wielka mądrość przynosi utrapienie. Kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpi. Ha, wyciumałem laski, nie mogły za mną biec. Mamy problem! Nie mogę zakotwiczyć go przy wspomnieniu. Przeżył zbyt wielką traumę. Odrzuca terapię. Wycofuje się. Desmondzie, spróbuj się odprężyć. Spróbuję go ustabilizować. Skup się. Słuchaj mojego głosu. To, co cię otacza, nie jest rzeczywiste. To tylko obrazy przeszłości. Nie mogą cię skrzywdzić. Cholera! To nie działa! Proszę dać mu chwilę, pan Osterman. Pierwszy raz nigdy nie jest prosty. Pierwszy raz nigdy nie jest prosty, lol. Wystarczy, pan Osterman. Co mu się stało? Musimy go natychmiast odłączyć. W porządku, Desmondzie. Postaramy się cię wyciągnąć. Oho! W porządku? Mówiłem, że nic mu nie będzie. Dranie! Spokojnie, właśnie ocaliłem pańskie życie. Ocaliłeś! Porwaliście mnie! Podłączyliście do tej rzeczy! Animus. To jest Animus. Nawet nie wiem, kim jesteście! Dlaczego mi to robicie? Posiada pan informacje, których potrzebujemy, panie Miles. Informacje? Na litość boską, jestem zwykłym barmanem! Czego ode mnie chcecie, żebym was nauczył mieszać martini? Wiemy, kim pan jest. Czym pan jest? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie mamy czasu na gierki. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie, w pańskiej głowie znajduje się coś, czego chcą moi pracodawcy. Nie jestem żadnym asasynem. Już nie. Tak. Pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Coś o ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Czego ode mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Animus pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie pan wolny. Nie ma mowy, żebym znowu tam szedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę uprzednio wywoławszy u pana śpiączkę. A kiedy skończymy, zostawimy pana na pewną śmierć. Szczerze mówiąc, jest pan przytomny tylko dlatego, że ten sposób jest szybszy. Jesteś szalony! To jak będzie, panie Miles? Życie czy śmierć? Proszę się położyć. Mądry wybór. Hej. Gdzie ja jestem? Wewnątrz Animusa. To znaczy... To projektor do odtwarzania pamięci genetycznej w trzech wymiarach. Pamięci genetycznej? Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Zaczniemy od czegoś prostego. Czym jest wspomnienie, panie Miles? To jest odtworzenie wydarzenia z przeszłości. Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. Tak, jasne.
A gdybym panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, ale także jej przodków, może pan to nazwać pamięcią genetyczną, jeśli pan chce. Migracja, hibernacja, reprodukcja. Skąd zwierzęta wiedzą, kiedy i dokąd się udać? Co dokładnie zrobić? Zwierzęta mają instynkt. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć, jak to możliwe. Dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć, wspomnienia naszych przodków. A więc Animus pozwala wam rozszyfrować i czytać te akta DNA. Dokładnie. Jest mały problem. W tym wypadku próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy próbujemy otworzyć twoją pamięć, twój umysł wycofuje się. Brakuje ci pewności, żeby wejść w ciało swojego przodka. To właśnie stało się wcześniej. Zostałeś wyrzucony z docelowej pamięci i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Dlaczego? To twoja podświadomość. Stawia opór. Odkryliśmy podobne reakcje u pacjentów, którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przeskoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Trzeba im w tym pomóc. A nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Więc co można z tym zrobić? Znajdziemy pamięć, z którą możesz się zsynchronizować. A później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Na razie bliżej się nie dostaniemy. Więc będziemy musieli zacząć od tego. Wczytuję teraz program szkoleniowy. No i ten cały program szkoleniowy, no oglądaliśmy się tego fajnego przerywniku. Naprawdę fajny. Wyjaśnię co i jak. Przepływ danych niestabilny. Próba odzyskania synchronizacji. Witaj obiekcie 17. Szkolenie ma za zadanie pomóc ci w przystosowaniu się do systemu kontroli Animusa. Dalsze instrukcje za chwilę. Okej. Okay. Wskaźnik synchronizacji przedstawia stopień zgrania ze wspomnieniami twojego przodka. Jeśli kiedykolwiek spadnie do zera, Animus cofnie cię do ostatniej zsynchronizowanej lokacji. W tej chwili jesteś na granicy desynchronizacji. Postępuj zgodnie z poleceniami, tak aby przywrócić stabilność systemu. Animus wykorzystuje system lalkarza do sprawowania kontroli nad działaniami twojego przodka. Wczytuję podprogramy mające sprawdzić twoje przystosowanie do urządzenia. Zaczniemy od sprawdzenia podstawowych działań każdego elementu. Okej, czaję. Stojąc w miejscu, wykorzystaj przycisk głowy, aby rozejrzeć się po otoczeniu. Dobrze. Następnie użyj pustej dłoni, aby przejść koło ludzi niosących dzbany tak, aby ich nie upuścili. Udaj się w stronę znacznika, aby kontynuować proces synchronizacji. No jak? No cholera! Mam to trzymać? Aha, okej, mam trzymać, dobra. Dobra, nie strzaiłem, że mam trzymać. Świetnie. Wiem, że świetnie. Animus rozpoznaje różnice pomiędzy dwoma rodzajami działań. Niezwracającymi uwagi i zwracającymi uwagę. Działania niezwracające uwagi są społecznie akceptowalne. Działania zwracające uwagę są nakierunkowane bardziej na akcję. Przytrzymaj przycisk działań przyciągających uwagę, aby zobaczyć, jak twój wyświetlacz zmienia kontekst polecenia lalkarza. Wspaniale. No, zmienia fakt. Wow, ale bajer. Aby kontynuować synchronizację, przetestujemy kilka działań w trybie przyciągania uwagi. Chwyć i rzuć tego człowieka w stronę znacznika, używając przycisku pustej dłoni w trybie przyciągania uwagi. Ledzio mój. Dobrze. Trochę mi zeszło. Używanie przycisku nóg w trybie przyciągania uwagi pozwoli ci biec sprintem. Przydaje się to do ucieczki przed strażnikami lub zbliżenia się do celu. Jednak uważaj, aby na nikogo nie wpaść, gdyż możesz stracić równowagę i przewrócić się na ziemię.
Jednym sprintem musisz dotrzeć do znacznika, zanim zrobi to ten człowiek. Okej. Ale on nawet nie biegnie sprintem, lol, tamten ziomek w sensie. Animus dostarczy ci również innych istotnych informacji. Ikona statusu społecznego informuje cię o twoim statusie. Wkrótce zostanie to wytłumaczone w odpowiednim kontekście. Ten symbol pojawia się, gdy obserwujecie żołnierz. Kolor żółty oznacza, że jest on nieświadomy, kim jesteś, lub tylko coś podejrzewa. Aby zobaczyć zmianę w poziomie świadomości, skrycie zabijesz tego żołnierza. Najpierw namierz cel. Teraz wybierz swe ukryte ostrze. To mi się podoba. Po wybraniu ostrza podejdź do żołnierza i zlikwiduj go, używając przycisku uzbrojonej ręki. I nie ma ziomusia! Ziomuś bez twarzy. I staję sobie, mam wyrąbane na to. Gdzie jest ten, kto to zrobił? Spierdolił. I co? Łoki zwróciły uwagę drugiego żołnierza i sprawiły, że stał się czujny. Można to rozpoznać po czerwonym wskaźniku obserwacji. Zachowania agresywne lub społecznie nieakceptowane spowodują adekwatną reakcję. Sprowokuj żołnierza. To asasyn! Ikona statusu to asasyn! Pokazując, że zostałeś zdemaskowany. Skorzystaj z drabiny, aby uciec z pola widzenia żołnierza. Okej. Okay. Poluję cię! No, chodź. No właśnie. No, już myślałem, że nie będzie twój. Wspaniale. Dobra, ja to wiem. Stracił cię z pola widzenia. Teraz pobiegnij do ogrodu na dachu, aby się ukryć. Do ogrodu? To jest ogród? Twoja ikona statusu wskazuje, że jesteś w tej chwili ukryty, ale żołnierz wciąż cię szuka. Poczekaj, siedzę. Status ponownie się zmieni. Ja tam siedzę, a ziomek nie obczaja, lol. Tak jest, radzę ci się schować. No i nawet tego nie sprawdzisz, debilu, że się schowałem. Świetnie. Co za ciota. Żołnierz zgubił twój ślad. Jesteś w tej chwili anonimowy i możesz wyjść z kryjówki. Wspaniale. Już? Bycie anonimowym będzie wypełniać twój wskaźnik synchronizacji i ułatwi ci wykonywanie zadań asasyna. Istnieje wiele różnych miejsc, w których możesz się ukryć. Jednak zawsze musisz najpierw zejść z pola widzenia, a następnie użyć kryjówki, aby zniknąć. Okej, czyli to są moje kryjówki, tak, te cztery, dobra. Spoko. Kontynuujmy, przechodząc do demonstracji wtapiania się w otoczenie. Zdolność tę można uaktywnić przez bierne użycie nóg. Możesz naśladować uczonego i przejść obok żołnierzy, nie wzbudzając podejrzeń. Użyj tej metody, aby dostać się do znacznika za żołnierzami. No dobra, dawaj. Jo, wy nawet nie widzicie, kto ja jestem. Ej, mogę cię szturchnąć? Mogę cię szturchnąć? A ciebie? O, przeszedłem przez niego. Znaczy moje ramię. Dobrze. He, he, he. Teraz, gdy jesteś w pełni zsynchronizowany, dostępna staje się nowa zdolność. Orli wzrok. Ten szósty zmysł pomagał twojemu przodkowi zrozumieć intencje ludzi wokół siebie. Świetnie. Aha, czyli białe to informacja, żółty cel do likwidacji, czerwony żołnierze, a niebiescy sojusznicy. Okej. Już zapomniałem, co to pamiętaj, było. Pamiętaj, Orli wzrok jest dostępny dopiero po pełnej synchronizacji. Pamiętaj, że postępowanie zgodne z kodeksem asasynów pomoże ci utrzymać stan synchronizacji. Kodeks składa się z trzech nakazów. Po pierwsze, nie krzywdzić niewinnych. Po drugie, działać w tajemnicy. Okej. Po trzecie, nie zdradzić organizacji. Okej. Okay. Synchronizację możesz odzyskać, doświadczając kluczowych momentów życia twojego przodka lub postępując zgodnie z kodeksem. Dobra, starczy Udało już. Ci się ukończyć szkolenie. Dzięki. Nastąpi teraz wczytanie najbardziej stabilnego obszaru pamięci. Dziękuję. I
I przerzucamy. Dobra, wreszcie no, coś. Musi być inny sposób. On nie musi umierać. Doskonałe zabójstwo. Szczęście sprzyja twemu ostrzu. To nie szczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz. W rzeczy samej. Naucz cię lekceważyć wszystko, czego nauczył nas mistrz. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi. Nie odebrałbym życia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrozumiesz te słowa. Nie liczy się sposób, lecz sam twoje wykonania zadania. Rozejrzę się. Spróbuj nas bardziej nie zhańbić. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że templariusze znaleźli coś pod wzgórzem świątynnym. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że mistrz uważa to za ważne. Inaczej nie wysłałbym, nie bym to odzyskał. No dobra, tak więc mam tutaj tą misję całą. Żeby tych templariuszy powstrzymać przed tym ich zasranym... Znaczy nie, żeby powstrzymać, tylko żeby po prostu zabrać im ten skarb. Ooooo. Dobra, spoko, wiem. Sak i po nim. A ci sobie idą obok po prostu, nie? Wyrąbane mają totalnie. Tam! To na pewno Arka! Arka Przymierza? Nie wygłupiaj się. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Cicho! Ktoś idzie! Chcę przejść przez tę bramę przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjafu. To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie! Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze! Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj bractwa! Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. Oho! No to tutaj widzimy, że Altair się troszkę wnerwił. Tak więc co? Schodzimy w dół i zabijamy tego de Sable. Gdzie jest ta drabina? No złaź! Nie wchodź! No, a zeskok. Jebać to. Stać, templariusze! Siema, Robert. Coś do załatwienia. A! To wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Nie rób tego! Oho. Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani on, ani jego ludzie nie zdobędą Ziemi Świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. No i patrzcie, jak się Altair dał. Do broni! Zabić dał skopać. No biegnij. Teraz muszę tutaj tędy. To jeszcze znam. No biegnij. Dobra. Lajtowo. To zawsze musisz wszystko pokazywać? Ale to jest fajne, trzymasz jeden przycisk i lecisz. Siup. Siup. Tylko te efekty dźwiękowe Altaira są trochę takie... dziwne? Dobra, spoko. Przeskakiwanie fragmentów pamięci do późniejszego wydarzenia. No więc przeskakujemy dalej. Teraz chyba będziemy tam z tym mistrzem w tej całej tam kamienicy, czy nie, co to jest. A nie, jednak tutaj. Altairze, wróciłeś! Rauf. Siema, ziomuś. Dobrze cię widzieć.
Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak. Jak zwykle zaczytany. Daj buzi. Na pewno się ciebie spodziewa. Daj buzi. Dzięki, bracie. Daj buzi. Pokój z tobą, Altairze. Daj buzi. Z tobą. Daj buzi. Nie dasz, to się wal. To lecimy tam do tego mistrza. Wysprintujemy sobie. Zrobi komuś krzywdę. Srywdę, nie krzywdę. Proszę. Drogi. Dokąd on pobiegł? Można być tak nieostrożnym. O fuck, nie tutaj, ale dobra. Skrócimy sobie troszkę. No fuck, nie tędy. No skakuj. Aha, dobra. Po tym to nie chcesz wleść, ale po drabinie to tak, ty gnoju. Ha! Co on sobie myśli? Morda, Boże! Się ludzie bulwersują jak nie wiem co. Templariusz. Tędy, dobra. Może ktoś go ściga? No, ścigają mnie wszyscy, normalnie... Miliardy templariuszy mnie ściga. Wywalaj, ziomuś. Chyba się dokąd śpieszy. Tak, tak, śpieszy się. Co mogło go skłonić do biegania? Chyba się dokąd śpieszy. Na pewno komuś zrobi krzywdę. A, nareszcie powrócił. Abbas. Gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Pośpiesz się. Z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżnę ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później. Mam taką nadzieję. Ja se po rurce pobiegnę, ja sobie nie pobiegnę. On przestanie się wygłupiać. Będzie sprawiał kłopoty. Ja kłopoty? Aj! To zaszczyt. O! Siema, ziomuś. Mówisz, że to mistrz zaszczyt. Już czeka. Patrzcie na nich. Ja co, oni wszyscy mili, ja nie mogę. O, siema, mistrzu. Co tam? No to się zaczyna. Mistrzu, podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas tymi, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. A Robert? Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja... Milcz, ani słowa więcej! Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i... Nie! Nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Gdzie są Malik i Kadar? Nie żyją. Nie! Nie całkiem. Malik wciąż jednak żyje! A twój brat? Zginął. Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat... Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa. Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę. Bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy. Dobrze, nie odmówię mu jej.
Idź i zawiadom wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altairze, nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski, prędko. Pozbądź się najeźdźców. Przepędź ich z naszego domu. Zrobię to. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No to co, idziemy skopać mityłki? Wreszcie coś się będzie działo. Ale czekaj, sprint, luzes. Nie, tędy, tędy. No fuck, jak on skacze. Nie no, biegnij po prostu. Co tu się dzieje? Owijasz mu nogę, a co sobie zrobić? Złamał sobie? Altairze, dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz. Ludzie, zróbcie miejsce. Ja pędzę. Okej, dobra, dobra. Mam wybrać miecz? Gdzie jest miecz? Prawo. Dobra. Psa. Psa. I cak. To są dobra. Zabić go! Powstrzymajcie go! Tak, piękna kontra. No dawaj, atakuj. Atakuj, bo nie mam całego dnia. Tak, pięknie. Dobra, następny. Cak. I cak. I nie ma ziomka. Pięknie. Te kontry co prawda w następnych częściach asyna wyglądają o wiele lepiej, no ale wiecie. Tutaj! Jest! Tutaj! A, za wcześnie. I tak, i pięknie. Chodź, żołuś, no dawaj. Czekajcie, aha, to są te noże. Jesteś mój! Ała, czekaj, czekaj. Sak, i tyle. Czekajcie, bo ja mam te nożyki do rzucania. Tak więc ja sobie pójdę. I sobie ich oznaczę. Gdzie oni tu są? Gdzieś tam. O ludzie. Ale ich tam jest. Ała. Da przestać ataku! Wracać do Mazjawu! To rozkaz Al-Mualima! Jak no? To ja idę skopać im tyłki. O Boże, serio. I co teraz? Aha, ja mam iść do mistrza, czy ja? Altairze, chodź! Al-Mualim jeszcze z nami nie skończył! Gdzie idziemy? Tam, na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to, co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. Okej, okay, idę. No, tylko dajcie mi kontrolę. Właśnie, właśnie. Idę, idę. Tak. Co ten głupiec robi? Lol, wspinam się? Stań na tamtej platformie, Altairze. Idę, idę. Heretyk! Oddaj wszystko, co mi ukradłeś! Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd, nie będę musiał jeszcze bardziej przerzeźć szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra. Niech tak będzie! Przyprowadzić zakładnika! Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą! Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej.
oraz nagród, jakie niesie. Dobrze! Będą jej więc mieli pod dostatkiem! Za mną, bez wahania. Pokażcie temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu. Idźcie do Boga! I cak, i skok wiary. Boże, to jest najlepsze, co może być. Moja noga! Moja noga! Aha, ziomuś nie trafił w siano, lol. Wow! I że ja niby się tak po prostu zapałem? No okej. Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Ale jak ja go dobrze słyszę? Dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych wrogów. Oni gdzieś tam stoją? Aha, gdzieś tam? Nie wiem. Nie wiem, gdzie oni gdzieś tam chyba stoją, czy nie. O Boże, 2 godziny spinania. Cak, 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 cak. Idź, idź, idź. No dawaj, dawaj, Altair. No, hop, no, hop. No właśnie. Ale o, jakie mięśnie, jak się wspina, ty. No dawaj. I hop, na górze. Uwaga! Wycofać się! Wycofać! Ała. Do późniejszego wydarzenia. Dobrze zrobiłeś, przepędzając Roberta. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić. Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? Słuchałeś? Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona, Altairze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie, zrobiłeś, co chciałeś. Malik mówił mi o twojej arogancji, o twoim braku szacunku dla naszych zwyczajów. Co robisz? Są pewne zasady. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. 3 proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci. Pierwsza i najważniejsza. Powstrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni? Był niewinny. Nie musiał umierać. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory, dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz? Bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. Najgorsza z twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić, pośrednio czy bezpośrednio. Ale twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, przyprowadziłeś wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez ciebie. Przykro mi, naprawdę, ale nie będę tolerować zdrajców. Nie jestem zdrajcą. Twoje działania wskazują na coś zupełnie innego. Nie mam więc wyboru. Pokój z tobą, Altairze. Aha, no to nasz mistrz nas zadźgał. Białe, przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie! Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub 2 nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze.
No to teraz jesteśmy całym Desmondem. I co mam tu robić? Coś mogę tu robić? Nie mogę biegać. Tu coś mogę pokombinować? Nie. Przestosowanie mojego autorytetu, obecności więźnia, jest na to pewne określenie. Nie subordynacja. O! A nie wygląda się to, że próbuję go zabić, zanim skończę na to pracę. O, coś tam ją jedzie. Nie woda. Ludzki, to nie zależy ode mnie. Nie wiem, ustaliłem termin, ale wiem, że nie należy iść do pracy. He? Chcę skończyć jak Leila? Nie, bo po wypadku wszyscy to nastawi do trzymałości. Kurde, nawet nie mogę się przebrać. Nie podoba mi się kwestionowanie mojego autorytetu w obecności więźnia. Jest na to pewne określenie. Nie subordynacja. A mnie nie podoba się to, że próbujesz go zabić, zanim skończymy naszą pracę. Jest na to pewne określenie. Głupota. Lucy? To nie zależy ode mnie. Nie ja ustaliłem terminy, ale wiem, że nie należy ich przekraczać. Chcesz skończyć jak Leila? Wiem, że po wypadku wszyscy są na skraju wytrzymałości. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na tatkanie się z nim. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy mieli nic. Teraz też nic nie mamy. Ale będziemy mieli. Musisz mieć tylko trochę wiary. Dobrze. Ale chcę, żebyś wymyśliła coś, co zwiększy wydajność. Nie możemy przerywać za każdym razem, gdy się trochę zmęczy. Wystarczy, że musimy przekopać się przez te wszystkie bezużyteczne wspomnienia. Zrobię to w mojej mocy. Bezużyteczne wspomnienia, cioty. Co to? O, prysznic. A, nie mogę wziąć. Lol. Mogę się wysrać? Nie. A może mi się chce, oni nawet tego nie wiedzą. Mogę coś z łóżkiem zrobić? Nie. A tu coś? Tu nie. No cóż. O, idą. Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. Okej. O, zamknięte teraz, o, otwarte. Ha. Co za kamera? A czy ja chciałem za nim wleźć? Ale ciota. Tu coś jest? Hej, laska, mogę cię o coś zapytać? Więc naprawdę jesteś jednym z nich? Jak Altair? Tak i nie. To znaczy? Miałem zostać jednym z nich, ale gdy miałem 16 lat, uciekłem z farmy. Farmy? Tak, tak nazywali miejsce, gdzie dorastałem. Farma. Trochę jak Masjaw, tylko nie taka straszna. Po prostu mała społeczność, razem jakieś 30 osób na pustkowiu. No wiesz, poza rejestrem. Dlaczego? Myślałem, że rodzice to po prostu stuknięci hipisi, próbujący wyrwać nas spod władzy systemu. Tata zawsze opowiadał o wrogach, o tym, jak będą nas szukać, że musimy być gotowi. Nikt nigdy się nie zjawił. Nic się nie stało. Dlaczego uciekłeś? Nie wolno mi było opuszczać tego miejsca. Nigdy. Wiesz, jakie to uczucie być zamkniętym, ze świadomością, że na zewnątrz jest świat, którego nigdy nie zobaczysz? Nie tęsknisz za rodzicami? Nie. Nie byli dla mnie rodziną, tylko strażnikami. A ja byłem więźniem. Brzmi, jakby po prostu chcieli cię chronić. Po tym, co się stało, sam nie wiem. Może mieli rację. Przepraszam, nie chciałam rozgrzebywać przeszłości. W porządku. Mam przynajmniej o czym myśleć. Postaraj się przespać. Jutro czeka nas długi dzień. Lajtowo, laska. Mam pytanie, zanim się położę. Jasne. Jak mnie znaleźli? Chodzi mi o to, że nie zbliżałem się do asasynów od 10 lat. Używałeś prawdziwego nazwiska? Nie. Dopiero tutaj. Kart kredytowych? Tylko gotówki. Telefonu? Nie mam do kogo dzwonić. Prawa jazdy? Na motor. Jedyna zachcianka. No i masz odpowiedź. Zdjęcie i odciski palców. Przecież to firma farmaceutyczna.
Co Abstergo ma wspólnego z Wydziałem Ruchu? Desmondzie, oni mają swoich ludzi wszędzie, to... Przepraszam, nie mogę o tym rozmawiać. Why not? Dlaczego nie możesz? Ja już nie mogę z nią nic zrobić. Dobra. Tak więc, moi mili, myślę, że zajdziemy do swojego pokoju i w tym miejscu skończymy odcinek. 40 minut, lol. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to... Niech to szlak, zamknęli drzwi. Lol. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. I co? Do następnego. O Boże, ziewał. O, nie mogę. Dobra, to do następnego odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.